Dobra, kolejna zabawa w nagrywanie. Posiadając wideo grabera, do którego mogę podpiąć urządzenia, które mają wyjście HDMI. Super sprawa. I teraz wam pokażę inną wersję firmware'u wgraną do SJ-Kamat 4000. Wersja bez Wi-Fi to jest wersja ze starym LCD i starym PCB. Także ten firmware, który teraz właśnie wgrałem do tej kamerki, powoduje to, że na wyświetlaczu jest cały biały ekran, ale omijam to w ten sposób, że podłączam pod HDMI wideograbera i wtedy mogę widzieć, jak wygląda ten cały menu w tym firmware'ze. Także pobawimy się. Widzicie, tutaj jest na kamerce menu SD, które możemy przełączyć. Teraz jestem w trybie aparatu. W trybie przeglądania zdjęć i filmów i tryb menu. I patrzcie teraz na to. Dojdę do tego trybu OSD na szybko. OSD mode off. OK, wyłączyłem. Teraz się przełączę na kamerkę. I teraz mam z kamery sportowej pełnoprawną kamerę, która pokazuje obraz tak, jakbyśmy mieli czysty obraz z HDMI leciał. Tylko wiadomo, ta kamerka jest romnięta, ma uszkodzoną matrycę, widać zresztą na obrazie. Przejdźmy do menu, do którego chciałem wam to wszystko pokazać, jak wygląda. Dobra, co w tej wersji mamy? Najpierw zobaczmy sobie wersję. N2014-11-07-29-V02-SJ-CAM4000. OK, to już wiemy. Ale przejdźmy sobie do ustawień. Rozdzielczości. Mamy dwie, takie, takie, takie. 1920. Cykliczne nagrywanie. Mamy takie opcje. HDR. Domyślnie jest wyłączony. W starszych wersjach jest włączony. Nie wiem dlaczego. Wykrywanie ruchu wyłączone. Audio włączone. Data wyłączona, wyłączona. Capture mode. Single 3S timer. Mam do 10 sekund. Rozmiar zdjęć. 12 mega, 10, 8, 5, 3, 2, VGA, 1, 3. I z powrotem 12. Jakość. Ostrość. White balance. Color. Black i white. Sepia. ISO. Mamy do 400. Exposure. Exposure, face detection, wykrywanie twarzy i wykrywanie uśmiechu, anti-shaking, off, on, quick review, data stamp, language, English, francuski, espanol, polski, deutsch, italiano, tu mamy dosyć sporo, portugies, na razie na angielskim polecę. Data time. Auto power off, czyli wyłączenie automatyczne po 10 minutach maksymalnie. Beep sound on off. TV mode. Nie wiem, o co chodzi z tym TV mode. Screensavers. Frequency 50-60 Hz. Obracanie obrazu mamy. Care mode. Już tłumaczyłem, o co chodzi po podłączeniu w samochodzie kamerki do zasilania. Jak włączymy silnik, to nam się włączy nagrywanie. Jak włączymy silnik, czyli odetniemy zasilanie, to nam się wyłączy nagrywanie. OSD mode. Świetna opcja, można wyłączać i włączać.
Licencja, no to nie wiem. Aha, menu się przełączamy, menu w ogóle nie możemy mówić, dopiero chyba tylko OK. No. Delete format, domyślne ustawienia, wersja. I co? Ja bym przeszedł sobie na polski na końcu. Polski. Nie mamy rozdzielczość, nagrywanie, HDR, wygrywanie ruchu, dźwięk, datownik, nagrywanie, rozmiar obrazu, jakość, ostrość, balans bieli, kolorowy, ISO, ekspozycja, wykrywanie twarzy, stabilizacja obrazu, podgląd, datownik, język, data time, nieprzetłumaczone, dźwięk, dźwięk. Gdzie to było? TV mode. Bym to nazwał po prostu TV. Jasność ekranu. Częstotliwość, obróć. Obracanie obrazu jest nie w lewo i w prawo, tylko góra dół. Care mode. OSD. Licencja, usuń format, ustawienia fabryczne, wersja. No i tak wygląda w tej wersji menu tej kamerki. Ja kończę nagrywanie, bo nie ma sensu nic więcej tłumaczyć.